Witamy w naszym programie. Na wakacjach spotykamy się, by opowiedzieć Państwu o ważnych tematach, bo przecież cały czas wokół naszego życia codziennego zajmujemy się tym, co dla nas z pozoru czasem jest nieważne, ale jak wpływa na nas, na nasz organizm i na środowisko, to staramy się Państwu wyjaśnić. Profesor Tomasz Ciesielczuk, witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Dzisiaj chciałem się zająć, proszę pana, mikroplastikiem, bo o nim znowu mówimy dużo, natomiast ostatnio pojawiło się coraz więcej publikacji, też i naukowych oczywiście, dotyczących tego, jaki wpływ ma na nasz organizm, przede wszystkim na drogi oddechowe, mikroplastik. Zacznijmy od tego, że to zaczyna być ogromnym światowym problemem. Tak, problem jest globalny. Nie jest to nasz podwórkowy. Mikroplastik jest definiowany jako cząstki poniżej 5 mm. Oczywiście te cząstki poniżej 5 mm są łatwo zauważalne, możemy je gdzieś tam rozpoznać. Natomiast głównym problemem są te drobniejsze frakcje. Mhm. Te, które w zasadzie są trudno zauważalne nawet gołym okiem. Więc wdychamy je razem z powietrzem, którym oddychamy. Okazuje się, że te najdrobniejsze cząstki definiowane jako nanoplastik mogą przenikać przez bariery biologiczne. To znaczy w ziewni, jeżeli pobieramy pewną ilość właśnie takich bardzo drobnych cząstek, które znajdują się jako pył zawieszony na przykład w powietrzu, to te cząstki poprzez pęcherzyki płucne dostają się do krwi. Jest to niezwykle groźne. Naukowcy postanowili też przyjrzeć się cząsteczkom różniącym się między sobą kształtem oraz rozmiarem. Wzięto pod uwagę tempo oddychania, bo biorę tutaj pod uwagę, wracam do tego tematu głównego, czyli tego, co tak naprawdę pijemy, oddychamy, bo ostatnio mówi się o tym, że nawet groźna jest ta butelka wody mineralnej, którą teraz na wakacjach tej wody pochłaniamy bardzo dużo, pijemy ją z plastiku jednak. Tak. Mikroplastik jakby tworzony jest między innymi przez dobra, które używamy na co dzień, a więc przedmioty wykonywane z tworzyw sztucznych, aczkolwiek również jakby do tego jednego worka, tego mikroplastiku, dorzucane są również mikro i nano cząstki, czyli te bardzo drobne, pochodzące z włókien naturalnych, na przykład z bawełny, na przykład z odzieży. Też to jest jakby dołączane. Natomiast mamy do czynienia z włóknami, czyli bardzo długie i cieniutkie kawałeczki i mamy do czynienia z takimi, powiedzmy sobie, zbliżonymi do takich granulek, oczywiście w skali mikro bądź nano. Każda z tych cząstek jest groźna, ponieważ może uszkadzać błonę komórkową, a uszkodzona błona komórkowa to śmierć komórki. Udowodniono, że nanocząstki plastiku, tworzyw sztucznych tak naprawdę, znajdując się we krwi człowieka, mogą przenikać do mózgu, do komórek mózgowych i tam się akumulować. W związku z tym jest to o tyle niebezpieczne, że może być przyczyną, źródłem nowych, nieznanych jeszcze chorób. No i chyba to słowo toksyczne w tym kontekście też jest niezwykle istotne. Po prostu zaburza to nasz układ, dlatego że są to toksyczne elementy. Tak przynajmniej ostatnio naukowcy też stwierdzili. Tak, toksyczne elementy nie tylko z uwagi na mechaniczne oddziaływanie na komórkę, że wnętrze komórki może zostać uszkodzone i w związku z tym ta komórka obumrze, ale również oddziaływanie na poziomie chemicznym. Mhm. Ponieważ skład tych plastików, które gdzieś tam wnikają do naszego organizmu, wchodzą w związki toksyczne, na przykład oddziałujące negatywnie naszą gospodarkę hormonalną. W związku z czym niektóre związki, które były używane jako na przykład plastyfikatory, właśnie żeby łatwiejsza była obróbka tworzyw sztucznych, nagle się okazało, że one powolutku się rozpuszczają. Na przykład jeżeli jest to opakowanie wody mineralnej, mhm, to one się w tej wodzie powolutku rozpuszczają, pochodząc właśnie z tego plastikowego opakowania i wtedy negatywnie oddziałują na naszą gospodarkę hormonalną, prowadząc do chorób na tym podłożu. No i pewnie to też jakoś arytmetycznie wzrasta, tam gdzie to zanieczyszczenie w ogóle środowiska jest większe, to pewnie ta skala problemu zaczyna być też i coraz większa. Nie wiem, jak my jako Polska się na tym tle gdzieś tutaj kształtujemy, czy to największe zagrożenie, w których częściach globu w tej chwili występuje, no bo wiemy, że zużywamy chyba z roku na rok jednak coraz więcej tego plastiku. Coraz więcej, głównie miasta. To jest jakby clue tego problemu. Dlaczego plastik jest tak popularny? Bo jest tani w produkcji, jest bardzo trwały i poczytywano to jako zaletę. Jest w zasadzie w naszym horyzoncie czasowym niezniszczalny i w zasadzie nie wchodzi w reakcje z najrozmaitszymi
związkami czy też materiałami, na przykład z żywnością. Przynajmniej tak się na początku wydawało, prawda? I jeżeli ta produkcja tworzyw sztucznych, takich, jakie je znamy teraz, będzie wzrastać, no to niestety to narażenie będzie też cały czas się nasilało. Chciałbym się zapytać zatem na koniec naszego spotkania, jakie znaleźć rozwiązanie? Czy to, że będziemy ponownie tak, jak to drzewiej było, bo za młodu piliśmy wszystko w szklanych opakowaniach, bo plastikowych tak naprawdę nie było. Ja przynajmniej pamiętam swoje dzieciństwo, dopiero kiedy się pojawiła taka oranżatka malutka w takich foliowych torebeczkach. Woreczkach. Takich woreczkach. To był taki pierwszy objaw dla mnie cywilizacyjny, ale to były jeszcze lata 70. poprzedniego wieku, więc to prawie 50 lat temu. No ale wtedy chyba nikt nie przykładał w ogóle takiej wagi, więc chciałoby się powiedzieć quo vadis, jak się przed tym obronić? Im mniej plastiku, tym mniej mikro i nanoplastiku, czyli tych właśnie cząstek, które później na nas negatywnie i na całe środowisko negatywnie oddziałują, a więc być może powrót właśnie do opakowań szklanych jest dobrym rozwiązaniem. No właśnie, ale tutaj się znowu rodzi problem i to pewnie jest na kolejną naszą audycję. Co z tym szkłem, bo kupuję wodę mineralną w szkle 07 i co z nią zrobić? Bo po prostu muszę ją, że tak powiem, oddać, wyrzucić. Myślę, że gdyby były większe zachęty do tego, żeby jednak ta butelka była na kaucję, kaucjonowana, tak, to pewnie większość z nas by chętniej z tego i korzystała, a tak nie jest. System kaucyjny mamy na horyzoncie i oby został wprowadzony. To jest fajny pomysł. Drodzy Państwo, więc miejmy nadzieję, że tak będzie, natomiast patrzmy też na to, jak korzystamy właśnie z tych wszystkich plastikowych opakowań, bo one się przewijają w naszym życiu na co dzień. Profesor Tomasz Ciesielczuk, naszym gościem w naszych opowieściach i jak zwykle spotkamy się za tydzień z opolskimi naukowcami po raz kolejny w naszym wakacyjnym cyklu. Do zobaczenia. Do widzenia.